Look at me! Look at me! Witam was, ja jestem Eryk Koa, a wy oglądacie Zagrajmy w Minecraft, odcinek 3. Znajdujemy się teraz przed nowo wybudowanym budynkiem. Jest bardziej taki budyneczek, nie jakiś szczególny, z drewna, taki nubski. Chciałem, aby miał inny styl niż poprzednie budowle, bo chcę, aby w mojej wiosce była dość duża różnorodność stylów. Tak, najgorsze co w Minecrafcie może być, to nuda i rutyna. Trzeba być kreatywnym, wymyślać nowe style budowli. Ale to budynek bardziej funkcjonalny, więc przejdźmy do środka. W środku możemy znaleźć skrzynkę oraz wodę. Jak zauważyliście, również łódkę, którą przed chwilą postawiłem. W skrzynce również znajdują się łódki. Jak możecie się już domyśleć, dzisiaj zajmiemy się tematem kolejki wodnej. Tylko nie spłyń. Nie spłyń! Nie spłyń! To nie spłynęła. Dobrze, ale przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj popłyniemy kolejką wodną. To jest dość przestarzały system transportu, ponieważ łódki bardzo często się rozbijają o bloki oraz są bardzo mało zwrotne, dlatego kolejki wodne są zazwyczaj proste. Kolejka torowa jest o wiele lepsza, ponieważ pozwala nam łatwo skręcać za pomocą zwrotnic i ustawień przed podróżą. Oraz no, wózki się nie psują, nie ma jakichś awarii, no chyba że jakieś zwierzę czy coś tam stanie na torach. Ale to już inna sprawa. Nie będę już przedłużał, płyńmy. Start jest dość powolny. Jeżeli łódka mi się nie rozbije, to będzie dobrze. Przepłynęliśmy dość dużo dalej. A, rozbiła się w środku. No niestety, to jedna z wad kolejki wodnej. Szczególnie jeżeli zbudowałem ją w ten sposób, aby była na jednym poziomie. Mógłbym zbudować taki spływ kolejką wodną, ale jednak wolałem, żeby była w postaci tunelu. Takiego prostego. No nic, dalej przepłyniemy w pław. To jest złośliwość rzeczy martwych, ponieważ kiedy nie nagrywam, kolejka wodna działa jak powinna. No, ale przynajmniej wyjście, jak zobaczycie, działa tak jak powinno. Jednak ta kolejka wodna do czegoś musi prowadzić. Prowadzi na razie do schodów, które zaprowadzą nas za to do kopuły. Witam was w kopule. Jeżeli to wasz pierwszy dzień, to musicie kopulować? Nie, niedobre słowo. Wróćmy do odcinka. Tak, to jest kopuła, którą zbudowałem pod morzem. Pod oceanem w sumie. Jest tu na środku jeziorko. To jest sandstone, moss i cobblestone i tak dalej. Dość udany również żyrandol zbudowałem. Taki nowoczesny. Jest tu dość sporo szyb, jak zauważyliście. Szyby o tyle są fajne, że są takie jakby bielsze od szkła. To jest jakiś bug związany z oświetleniem. Ale to wygląda, jakby się świeciły. No, nieważne. Tu jak widzicie na razie jest ściana, ponieważ tam wiem co będzie, ale to dopiero w przyszłych odcinkach wam pokażę. Tak, tutaj się na razie znajduje jedna rzecz, taka właściwa rzecz. Dwa przyciski, które jeżeli naciśniemy, usłyszymy pistony, których zapewne wy nie słyszycie. No, w międzyczasie, zanim to tam coś się zrobi, opowiem wam, jak zbudowałem tą kopułę. To nie była łatwa rzecz, ponieważ budowanie pod wodą ogólnie jest łatwe, ale pomógł mi ten hełm z respiracją.
Respiracja nam umożliwia dłuższe przebywanie pod wodą oraz zmniejsza odstępy w otrzymywaniu obrażeń pod wodą. Mam jeszcze drugi hełm z respiracją 2, który ma tak dobrą respirację, że pozwala nam na peacefulu być pod wodą bez konieczności oddychania. No tam co jakieś kilka sekund obrywamy obrażenia, ale za chwilę one się już nam leczą, więc nie zginiemy od uduszenia się. Jak zauważyliście, są tu dynie i arbuzy. Tak, dzisiaj wam pokażę również farmę dyni i arbuzów w pełni automatyczną, co nie jest ale takie trudne. Jak zauważyliście po zbiorach, to nie jest zbyt duża farma. Nie musi być duża ze względu na to, że dyni i arbuzów nie jest. Dynie i arbuzy nie są jakimś ważnym materiałem. Rzadko się ich używa. No tak, więc teraz obiecałem sobie, że nie będę mówił cięcie przed każdym cięciem. A więc teraz cięcie. God damn it! Cięcie było krótkie, ponieważ chciałem jedynie sprawdzić, czy wszystko nam w środku działa. No więc pokażę wam sam mechanizm, który nie jest zbyt skomplikowany. Po pierwsze zacznę od tego, że aby wyrastały nam arbuzy i dynie, potrzebujemy wody, tak aby nawilżała ona pole z naszą łodygą. Tak. Oraz oświetlenia. No, które oświetla naszą łodygę, aby ona mogła sobie rosnąć i wypuszczać nam plony. W postaci właśnie tutaj postawiłem dynie. Dynie tu rosną, z drugiej strony rosną arbuzy, które nie będę musiał wam chyba pokazywać, ponieważ mechanizm jest dokładnie taki sam. Jeszcze jedną rzeczą, jaką potrzebują oba z tych, jakie potrzebują oba z tych roślin, obie z tych roślin. Problem z odmienianiem zaimków. To wolne pole obok. Tak, kiedyś musiało to być pole zaorane. Dzisiaj wystarczy, że to będzie pole dirtu. I chyba również może być pole trawy. Ale to z takich mniej istotnych rzeczy. Umożliwia to nam właśnie robienie automatycznych farm, ponieważ nie musimy za każdym razem zaorać tego pola. Oczywiście następną rzeczą, jaką potrzebujemy, to jest sporo pistonów, które będą popychały nam już po prostu zrobione dynie i arbuzy. Pistony nie muszą po prostu być klejące się, wystarczy, że będą zwykłe, ponieważ klejące chyba by nie niszczyły przy okazji. Nie wiem, nie sprawdzałem. Chciałem zrobić najpierw z klejącymi, miałem lepszy plan, tak aby było mniej po prostu strat i mniejszą powierzchnię tej całej farmy, ale no niestety slajmów nie mogę znaleźć. Wiem, że się, jak już mówiłem, tylko na niektórych czankach pojawiają, ale nie chcę mi się sprawdzać na razie, kiedy indziej, kiedy będę jakieś większe projekty budował z użyciem slime pistonów. Jak wiecie również, pistony muszą być podpięte do redstone'a, muszą być podpięte bezpośrednio, czyli dokładnie na to pole. Tak, no i to by było tyle wyjaśniania o samej farmie. Ponieważ farma nie jest dość skomplikowana, to jest taki prosty projekt, bardzo prosty projekt. Nie chciałem, aby był jakoś utrudniony, jakoś skomplikowany i też nie miałem chęci robienia jakiegoś bardziej przemyślanego systemu, ponieważ dynie, arbuzy nie są jakimś ważnym towarem w Minecrafcie. Bardzo rzadko się ich używa. Jak tutaj możecie również zauważyć, dalej znajduje się kolejna część tego kompleksu, w której również mogę pozyskiwać dynie, arbuzy. Z tej strony dynie, a tam są arbuzy, których pozyskuje więcej niż dyni z jakiegoś powodu. Może z tego powodu właśnie, że tutaj kapie woda, ponieważ sufit ma jedynie grubość jednego klocka. Może to również przyszybsza wzrost roślin. Musiał się o tym dowiedzieć. Chociaż wątpię.
Może akurat właśnie arbuzy mają taką właściwość, że szybciej rosną. No, nieważne. Dalej jest podłączenie do guzika, który tak naprawdę wysyła sygnał właśnie do kolejnych pistonów. To jest przejście, tak aby było nad wodą. I to w sumie było tyle na temat mojej farmy. Sama farma nie jest szczególna, jak zauważyliście. Nie jest skomplikowana, ale nie o to chodziło. Teraz przejdziemy do ostatniej części mojej podwodnej bazy, można powiedzieć. Na razie ostatniej, ponieważ będzie ona cały czas rozbudowywana. A ta ostatnia część, która na razie powstała, to wyjście. Tak, wyjście również z użyciem łódek. Tym razem wyjście nie jest zbugowane w żaden sposób, tak jak wejście. I łatwo nam umożliwia wydostanie się z bazy. No niestety jest robione na parzystą liczbę pól, dlatego łódka utyka w bloku. Ale nieważne. Łódka, jak widzicie, bez problemu się unosi. Unosi się nam na powierzchnię i umożliwia nam podpłynięcie do bazy. No i tu jest jeszcze jakaś łódka. Nieważne. Podpłynięcie do bazy. Teraz jeszcze rzut oka na moją kopulującą kopułę. Tak, niech tak się nazywa. Kopulująca kopuła. Z góry. Z daleka niezbyt jej widać, mimo tego, że jest oświetlona, ponieważ dno oceanu jest dość pofałdowane, są różne góry i tak dalej. Więc to by było na tyle z prezentacji w dzisiejszym odcinku. Jeszcze wam pokażę kilka przydatnych trików, jakie można użyć przy budowie takich rzeczy. No to zapraszam na dalszą część odcinka. Zacznijmy od trasy naszej kolejki wodnej, czyli od wody. Jak mogliście zauważyć, moja kolejka znajdowała się na jednym poziomie. Tak, nie było konieczności, jak w innych kolejkach wodnych, żeby był ciągły spadek, tak aby woda właśnie spływała, przyspieszając naszą łódkę. To jest specyficzny sposób budowy mojego autorstwa. Nie spotkałem się jeszcze, żeby ktoś inny go wykorzystywał. Zacznijmy od początku. Tak, na samym początku wybudujcie może właśnie tego typu trasę. Wyjaśnię teraz, jak to ma działać. Jest tutaj, są tutaj dwa pola szerokości akurat. Radzę budować na 3 albo na 4. Które ciągną się przez jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą kratkę. Przez 6 kratek się ciągną. Następnie następuje spadek o jedną kratkę w dół. Potem są półpłytki, no i dalej już nieważne. I teraz tak, aby wybudować tego typu trasę na jednym poziomie, zacznijcie od postawienia tutaj pól. Pól wody. W tym miejscu. Woda wam powinna w ten sposób spłynąć, jeżeli wyszło wam coś takiego, to znaczy, że dobrze wybudowaliście wodę. Tak. Następnie przydaną się nam jeszcze dwa wiaderka wody. Dalszym krokiem jest postawienie tutaj pól dirtu. Pól dirtu lub czegoś, co możecie szybko zniszczyć. Potem niszczycie te dwa pola. Ważne, żeby to były te dwa pola. Te konkretne dwa pola. I na półpłytkach stawiacie źródła wody. Jeżeli już postawiliście źródła wody, to możecie załatać te dwa pola. Musicie załatać. Akurat się źle trochę zbudowało. Muszę... O. Muszę zrobić tak, aby z obu pól spłynęło. Jeżeli w ten sposób wykonaliście te czynności, to możecie zniszczyć te dwa pola dirtu, co wam umożliwi płynięcie przez tą drogę łódką.
tak. I następnie należy powtórzyć ten proceder, licząc te dwa pola, dokładniej te dwa pola, licząc, żeby znajdowały się na tych dwóch płytkach. Czyli tutaj jest 6 po prostu klocków, stawiacie potem jeden w dół i tak dalej. 6 klocków, jeden w dół i tak dalej prowadzicie w nieskończoność. Jest to przydatna technika, jeżeli właśnie chcecie ominąć na przykład duże ilości lawy, jakieś jezioro lawy czy coś w tym stylu. Oraz kiedy na przykład nie chcecie obniżać, tak jak ja, poziomu, żeby potem nie musieć budować jakiegoś dojścia specjalnie wysokiego do właśnie kopulującej kopuły. To by było na tyle w temacie właśnie kolejki wodnej. Teraz jeszcze wam pokażę jedną ciekawą rzecz, dzięki której będziecie mogli pozyskać duże ilości węgla służącego między innymi do przetapiania. Dzięki tej technice właśnie mogłem uzyskać bardzo duże ilości cegieł kamiennych, które jak widzieliście przydały się przy budowie kopuły tutaj, tego tunelu oraz innych budowli w mojej wiosce. No to na razie tyle z tematu kolejki. Prostym sposobem na pozyskanie dużych ilości węgla jest używanie zamiast zwykłego węgla, węgla drzewnego. Jednak do uzyskania dużych ilości węgla drzewnego potrzebujemy sporej ilości drewna. Drewno teraz najłatwiej zdobyć poprzez używanie nowego rodzaju sadzonek, złączonych po 4 sztuki w ten sposób. Jeżeli teraz użyjemy na nich mączki kostnej, to powstanie nam duże drzewo. Duże drzewo jest szersze od zwykłego drzewa oraz znacznie wyższe. W ten sposób pozyskujemy nawet z takiego drzewa czasami 2 staki drewna. Tak, jeżeli zbierzemy już takie drzewo, odzyskamy również sadzonki. Ma to również jedną zaletę, ponieważ jest o wiele mniej pracochłonne nad wydobywaniem węgla kamiennego pod ziemią. Jest również mniej niebezpieczne, ponieważ jeżeli robimy to w dzień, to nie zaatakują nas żadne stwory. Następnie należy przetopić drewno za pomocą na przykład węgla, w tym wypadku węgla drzewnego. Uzyskujemy za pomocą tego sposobu z jednego bloku drewna jeden węgla. Czyli tak naprawdę bilans nam wychodzi dodatni o 7 przetopień, ponieważ musimy użyć po prostu przetopienia z węgla lub węgla drzewnego lub drewna lub wiadra lawy na to, aby pozyskać węgiel drzewny. I tak według mnie jest to dobry bilans i pozwala nam właśnie przetopić duże ilości cobblestone'a i tego typu materiałów. To by było na tyle z tego odcinka. Ja jestem Eryk Koa. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania, pozytywnego oceniania itd. itp. Ja się z wami żegnam. Cześć, na razie. Pa. Pa.